Witam serdecznie wszystkich, którzy obserwują nasz kanał. Ten film jest zapowiedzią, tak jak wyglądam. Tutaj możecie się śmiać. Pokazuję zaraz masaż. Kolejny część tego filmu wyjaśni, jaki najnowszy krem. Pokażemy, jaki najnowszy krem zrobiliśmy teraz do ciała. Pokaż tutaj bliżej. Chcę pokazać tutaj odpowiedź, dlaczego mleko kozie jest białe. Zobaczcie. Oczywiście mleko organiczne, zrobiona z dojonych ręcznie kóz, a więc zawiera... Dobra, i tu jeszcze pokażę już gotowy produkt. O, a tak wygląda już gotowy krem. Pokazuję go ten, który mam na twarzy na noc założony. I oczywiście tym kremem będę wcierał w twarz. Można tylko w twarz, można całe ciało. Rewelacyjnie odmładza cały organizm. Mleko kozie, pokazuję tutaj, jest białe w stosunku do mleka owczego masła żółtego. Krowiego masła, które posiada kolor żółty, dlatego że nie posiada beta-karotenu, a więc jest kolor biały. Zapach tego koziego mleka jest spowodowany tym takim charakterystycznym zapachem, bo posiada enzym lipazy lipoproteinowej. Ten zapach charakterystyczny koziego mleka jest w każdym mleku kozim. Także słony smak to mleko zawiera również, bo posiada zawartość chloru. Mleko kozie niestety ma troszkę mniej, pięciokrotnie mniej ma witaminy B12 i kwasu foliowego, oczywiście mniej również witaminy E. Mleko krowie, również naturalne, ma tego więcej. Także pokazujemy teraz, dalsza część filmu pokaże, jak stosować najnowszy nasz krem na twarz, który możemy zjeść, poczęstować dziecko, dać do kawy, dać do jogurtu, dodać do wszelkich potraw, jakie są w domu. I możemy stosować na ciało. Wchłania się kapitalnie dzięki nasyconym kwasom tłuszczowym, krótko- i średnio łańcuchowym. Te molekuły tego białka i te kuleczki tłuszczu są dużo mniejsze jak w mleku krowim, a więc łatwo się wchłaniają przez skórę. Pokażę dalsza część, wyjaśnię Wam, dlaczego nie oszalałem, tylko robię coś takiego. Robię wiele zabiegów, mam problemy, program lipidowy u mnie jest zaniżony dzięki ciągle występującym nadrzepkom, wrzodom. Dzięki niejedzeniu nigdy tłuszczu i mięsa, a więc ja uzupełniam teraz największe wartości witaminy A, D czy A, które występują w mleku krowim i kozim przez skórę. Polecam wszystkim, zobaczcie dalej, pośmiejcie się. Ciekawy film i ciekawe rozwiązanie, jak można sobie opaleniznę uratować teraz w maju i kwietniu. Dziękuję, oglądajcie. Pewnie dziwicie się, tak wysmarowany, tak ciało pokryłem właśnie najnowszym moim kremem. Jest, tak jak pokazałem, jest to w takich słoiczkach zrobione, tylko dla paru osób mamy, bo jeszcze koziego masła nie ma. Jest połączone z krowim masłem, kozie masło, krowie masło, miód i kakaowiec. Rewelacja. Pokazuję, jak można samemu posmarować ciało, jak skorzystać. Masz wysuszoną skórę, masz wiele problemów skórnych, jakąś łuszczycę, czy na łokciach takie po prostu łączące się łokcie. Najlepszy, jaki może być olejek, czy krem. Wszystkie te kremy na rynku, popatrzcie sobie, są różne kremy, najdroższe w różnych sieciach. O, tu mamy najlepsze ze sklepu, nie będę wymieniał marek. Różne mazidła, różne kremy. Są i kozie kremy, wiele firm robię. Są i olejki, gdzie na Kubie stosowali po 300 zł olejki, nakrywają swoje ciało. Ale żaden z tych olejków, żaden z tych kremów nie można, pisze, nie można go spożyć. A więc co to jest za krem, którego nie możemy go spożyć? Nie możemy go zużyć do herbaty, czy do zjeść sobie, bo mamy biegunkę, czy zatrujemy się. Każdy z tych środków ma konserwanty. Możecie sobie sami w domu zrobić taki krem, tak jak pokazałem, w takim słoiczku. Będziemy mieć dla paru znajomych, bo jeszcze koziego mleka nie ma, bo kozy dopiero się wykocą, także masła, trudno jest dostać masło i mleko. Natomiast taki olejek też kolega na Kubie miał, 300 zł olejek, którego nie może zjeść. Jeśli go nie może zjeść, a więc nasmaruje ciało, również się wchłonie. Ludzie stosują różne kremy, te faktory, 50 inne, rakotwórcze. To akurat kakaowiec doskonale chroni, jak pić ciało. Specjalnie wysmarowałem się grubo, że błyszczę teraz. Po prostu pokażę Wam za 15 minut, jak coś wchłonie. 15 minut trzeba poczekać, wszystko się wchłonie. Pokaż tu blisko, jak to wygląda. Tak wygląda. Tak zrobiony jest krem. Jest tu, zaznacza, masło krowy, 10% koziego. Krowy, oczywiście pokażę, jakie masło krowy. Nie ze sklepu, bez użycia konserwantu. I coś takiego smarujemy ciało. Pokażę, tak wygląda krowie masło. Pokaż to. O, pokaż. Są dwa rodzaje krowiego masła. Tu mamy od jednych ludzi, co krowa nigdy nie dostała żadnych kiszonek. Masło jest zrobione z krowy ręcznie dojonej. Również tutaj najlepszy z gór od gospodyni. Tutaj mamy masło kozie.
zdobyłem teraz troszeczkę masła koziego, jest tu akurat 10% masła koziego, kapitalnie się wkładam, również masło kozie ma kozeinę, kazeinę, także to nie ma problemu, i laktozę, oczywiście dużo mniej niż krowie mleko, dając dużego ilości koziego masła, po prostu jest to zapach taki nieprzyjemny na skórze. Również te, jak zostawimy na skórze, takie masło możemy zastosować. Masło naturalne, zaznaczam, nigdy nie było użyte tutaj żadnej przemysłowej, robione ręcznie, po prostu i takie masełko, najbardziej chwalianie na świecie. Wiadomo, że masło kozie czy krowie, idealna zawartość witaminy A, B, tak pokazałem. I można samemu sobie zrobić, tylko dla znajomych będzie mieć tam, kto zamówi teraz. Jest to świeży produkt, niekonserwany. Te wszystkie produkty wymagają konserwantów, żeby stały na półce. I nie możemy ich wtedy stosować dłużej. Nie będę tu wymieniał firm. To robimy po prostu w ciągu jednego tygodnia, to zamawiamy, bo to jest świeżo podojone dzisiaj, z dzisiejszego udoju masło, także pachnące, można rewelacyjnie sobie zjeść, nie? Doskonale. I co chcę pokazać? Takie masełko, które ja tu mam, mogę doskonale dać do ryżu białego, już te tutaj dla dziecka. Macie ryż, to je na śniadanie, jak nutelle. Można posmarować tosta, czy posmarować chleb i posmarować ciało, nie ma problemu. Także takie masło. I również do kawy. O, ja również stosuję, teraz sobie wezmę łyżeczkę takiego masła. Daję do kawy, zaznaczam, jest tu miód gryczany zastosowany. Miód gryczany, dlatego dajemy miód gryczany, bo gryczany gród zawiera dużo rutyny. Rutyna przy naczynkach pękających, czy na nogach, ktoś ma takie pękające naczynka. Tak, teraz ja dostałem takie od biegów. Pękające naczynka, smarujesz sobie nogi. No tak wygląda, ja również nacieram nogi, one się błyszczą. Po 15 minutach cały ten tłuszcz zejdzie do ciała. Tak ciało potrafi wchłonąć. Specjalnie nie rozsmarowałem, za długi film, żeby tu czekać. Pokażę Wam za 15, jak wyglądam. Zaimprowizowałem taką dużą dawkę na twarzy, żeby pokazać, jak się to wchłonie. Potem ewentualnie po 15 minutach to, co już się nie wchłonęło, wycieramy ręcznikiem do sucha. Także idealna, ogromna, nawet kozie mleko zawiera witaminę C, także rewelacyjne, B12, kapitalnie się wchłania. Nie? Także takie coś poczytać, wygooglować, co ma, jakie wartości ma kozie mleko. To jest cała tablica Mendeliewa, nawet nie będę tu zmieniał, nie jest celem tego filmiku. Pokazuje taki produkt, który ludzie kupują różne kremy, płacą ciężkie pieniądze, a nie mogą ich po prostu zjeść. Ten krem, który sobie zrobicie sami w domu, czy tu dla paru osób, kto będzie chciał, ma kłopot z kozim mlekiem, czy z takim masłem zdobycia, będzie u nas do nabycia. Nie polecam masła śmietankowego, czy innego kremowego w supermarkecie, bo tam jest szereg suplementów, które one wytrzymuje długo. To masełko musi być zużyte w ciągu tygodnia, jest w lodówce. I tylko dla osób, które to zamówią, tam my mamy 10 słoiczków, nie mamy więcej, my tu nie mamy tego ogromnej ilości, a tylko tak do pokazania, żeby ktoś sobie sprawdził, to ma choroby skóry, ma choroby uszkodzone jelita, tak powiedziałem, firma, nie ma odpowiedniego wchłaniania, czy jest wrzodowcem, czy ma zgagę, nie może jeść tłustego, nie może uzupełniać tych wszystkich minerałów, wartości, czy tłuszczu, ma program lipidowy, tak jak ja, ciągle wracają mi te nażerki, zwłaszcza w jesienią i na wiosnę, nie mogę jeść całe życie tłuszczu, jestem wegetarianem, a więc mogę sobie przez skórę uzupełnić takie ciało. Już poprawił mi się kapitalnie wzrok, jestem dopiero w wynikach, po badaniach, także pokazuję teraz mój cholesterol, jak poszedł na 220, 3 tygodnie na Kubie stosowałem właśnie masło od krowy, bo innego tam nie było, także tylko takie masło stosowałem, oni bardzo dobre masło mają. Będziemy mieć, jeśli się wykocą kosy, będzie można u nas 100 razy odwiedzi, będzie mógł nabyć sam krem na kozim maśle. Kozie masło jest właśnie takie białe, jaśniejsze, także dostaliśmy go niedużo, bo jeszcze się nie wykosiły te kozy. Będą takie kozy. Oczywiście również zrobię bez leków. Cały czas nasze artykuły będą. Też myślę, jeśli będzie się to miało powodzenie, zrobimy, że będzie takie można dobyć sobie krem. Również na zdrowia bez leków w sklepie. Zupełnie zaznaczam, produkt naturalny. Ten produkt nie ma żadnego konserwantu. Dosłownie tu jest tylko czyste masło ekologiczne, ręcznie dojone, a więc nie ma żadnych tutaj hormonów, nie ma antybiotyków, ta choroba jest od gospodarza mleko, gdy mam sąsiadkę, też będziemy mieć właśnie taką krówkę, którą będziemy cały czas mieć, mogli mieć takie mleko. Nie ma właśnie antyciał żadnych, nie ma żadnej ropy, bo te krowy po prostu mają mleka tylko 10 litrów, czy maksymalnie 12, nie są to dojone automatycznymi dojarkami, gdzie wyciągają z krowy wszystkie właśnie ciała somatyczne, ropę, to masło nie możemy dawać na ciało. Nie polecam takiego masła. To masło kapitalnie się wchłania. Zaraz w drugim ujęciu pokażę, czy zdjęcie, filmik, jak wchłonęło się to. O, i na nogi można sunąć. Pękające naczynka, zaznaczam, dlatego zastosowałem tutaj miód gryczany, bo miód gryczany ma wartości właśnie rutyny i rutyna naprawia te naczynka. Czy pod oczami ktoś ma jakieś kobiety. Dzisiaj mężczyźni również dbają o siebie,
chcę mieć piękną, ładną skórę. Zaznaczam, ja robię to teraz po to, żeby utrzymać tą palenizę. Palenizę kąpiemy się, na skórek się złuszcza po dwóch, trzech tygodniach, jest to tylko spełnienie, to nie jest o palenizu. Kapitalnie ten krem, zaznaczam, który ja tu zrobiłem, jest idealnie, zaczyna się maj, kwiecień, doskonale się człowiek opala. Nie jest podrażniona skóra, nie ma poparzenia, jest od razu opalanie na brązowo. Robi to właśnie kakao. Kakao już znają Majowie, już Aztekowie używali to kakao, także rewelacyjnie. Naprawia również sprzeciw właśnie starzeniu, naprawia całą skórę, rewelacyjnie. No przy celulitis, jak się mają kobiety, kapitalnie również tak działa ten magnez. No i można sobie zrobić do kawy czy do kakao dziecku. Rewelacyjne, bo jest ta kawa słodka. Tego oczywiście miodu nie ma tutaj dużo, że nie zwija się po całym ciele. Po wtarciu do siebie to będzie totalnie sucha skóra. Ona wchłonie wszystko, cały ten zawartość tłuszczu. Także polecam wszystkim. I pokażę zaraz, wygląda na twarzy, również to zniknie. I taki krem można sobie zastosować. Nie potrzeba kupować żadnych takich najlepszych, wypasionych kremów, które nie nadają się do zjedzenia. A nasz krem po prostu możemy sobie zjeść. Teraz robię właśnie szereg badań, jeszcze teraz kolejne badania będą na zawartość właśnie triglicerydów. Jak potrafi organizm chłonąć? Ktoś ma uszkodzony, tak jak poznałem, czy ma uszkodzone jelita. Całe jelita naprawia właśnie masło kakaowe z kozi. Potrafi naprawić jelita. Skłaniamy to od zewnątrz, ogromne dawki witaminy. Jest witamina D, jest tutaj witamina A i E, tak jak powiedziałem, odmładzająca, regulująca cały nasz skórę. Także polecam wszystko taki krem zastosować. I zaraz Wam pokażę na filmiku, gdy piję kawę. Kolejne ujęcie będzie, jak wchłonęło się to, jak skóra potrafi być sucha i jak skóra potrafi wchłonąć taką ilość takiego kremu. Zaznaczę, my nie sprzedajemy tego dużo, tylko parę słoiczków, będzie dosłownie 10, bo nie ma jeszcze takiego masła gdzieś dobyć. Zaznaczam, jest tu tylko teraz 10%, zastosowałem koziego masła. Tu mam od gospodarzy masło najlepszej jakości, takie zrobione od krowy, ręcznie też dojone. Także polecam wszystkich, takie naturalne rzeczy stosuję. I zobaczycie, jak wygląda skóra odmłodzona, piękna, delikatna. Zmarszczki likwiduje pod oczami właśnie te pęknięcia naczyń. Zaznaczam, trzy tylko żywe produkty. Możecie w domu również zrobić. Jest miód gryczany, do tego jest masło kozie i krowie. I do tego zastosowaliśmy kakao, więc oczywiście organiczny, bio, najwyższej jakości, żeby się wchłaniał. I on wchodzi do skóry, zostaje na skórze. Oczywiście jak zakładacie potem piżamę, robicie to na noc. Piżama po prostu może się zabawić troszeczkę kolorem, to sobie można wyprać. Ale rewelacyjne efekty dla pań, które dbają o siebie. Zastosować sobie tylko tydzień czasu i zobaczycie, jak skóra wygląda, jak jest elastyczna i delikatna. Robię to w domu, bo na dworze jeszcze mamy tutaj 8, minus 8 stopni, także jeszcze po kubie na takim mrozie nie mogę robić takich zabiegów żadnych. Także pozdrawiam wszystko i jeszcze zrobimy króciutkie ujęcie, pokażę, jak wchłonęło się, jak mój organizm po okie, pół godziny poświęcam, żeby tutaj przy kominku stać, żeby to się wchłonęło i ta skóra będzie zupełnie sucha, bo organizm to wszystko pochłonie. Wchłonie, asymiluje się i organizm przyswaja te wszystkie wartości, które to właśnie masło ma. Dzięki, pozdrawiam. Za chwileczkę się będziemy widzieć. Minęło prawie 15-20 minut. Pokazuję, jak wygląda ciało. Jest totalnie sobie pokaz bliska, żeby ktoś nie myślał, że świeci się, jak nie powiem co psu, co się świeci. O, tak wygląda skóra. Myślę, że na 70-letniego prawie faceta taką skórę, tak wyglądam. Jak wygląda, pokazuję. Jestem dopiero świeżo po badaniach robionych po prostu z Kuby. Szereg badań zrobiłem, znowu cały program lipidowy, cholesterol, triglicerydy, cholesterol 220. Pokazuję na moich filmikach, cały czas mnie doświadczam na własnym ciele. Nie opowiadam tu opowieści różnych. Mam homocysteinę, nowe badanie 10 podskoczyła po Kubie wegetariańskim jedzeniu. Wegetariańskim, bo tam były czasami, mieliśmy tam jajka, zjadłem może tam 4 jajka za cały okres pobytu i parę ryby. Także homocysteina 7, witamina B12 troszeczkę spadła, D3 spadła na 80, ale program lipidowy, cholesterol 220, triglicerydy idealne, dobry cholesterol zły, idealny na wegetariańskim jedzeniu, zaznaczam, mówiłem o tym w poprzednich moich filmikach. Wracając do tego, tak sucha skóra, tak można, nie musisz, nie ubrudzisz te ubrania, doskonale pachnie się oczywiście kakaem, jest to kakaowiec, bio, zaznaczam, bardzo fajny, zaznaczam, że kakao posiada 230 mg akurat kofeiny, jest to ten przeciwstresowa, ta teobromina, która występuje właśnie w kakaowcu, rewelacyjnie uspokaja, 500 mg prawie magnezu, to robi kapitalny nastrój, wchłania się to przez skórę, przy kaszlu, przy astmie, 20% tłuszczu ma taki kakaowiec. Jeszcze pokażę, aby ktoś chciał
jest o białych skórach ludzie, czy wychodzą na słońce, będą się opalać, pokażę, jak można sobie zabarwić tak po prostu, o, zobaczcie, jak to wygląda. Tak można zabarwić sobie ciało, zrobiąc parę razy takich zabiegów, pokazuję jeszcze teraz specjalnie, jak można sobie wybarwić całe ciało, o, zobacz. I również się to wchłania, nabiera koloru taka skóra i tym sposobem możemy sobie, tanim sposobem się opalić, nie potrzeba żadnych kosztów. Pokazuję, wchłonąć to, jeszcze raz na tym, że mam, mimo że natłuszczoną skórę. I tak wygląda, i całą twarz, czy głowę, równomiernie, czy z tyłu, czy nogi po prostu, o, zobaczcie. Również można sobie nogi tym zrobić, o, zobaczcie. Kolana, kolagen doskonale się wchłania, zobaczcie. O, doskonale panie sobie na lato mogą zrobić nogi, wchłania w postaci suchej skóry, równomiernie oczywiście rozmarować. Ja robię to teraz na szybko, żeby pokazać. Panie wiedzą, jak sobie wymasować ciało, żeby wyglądało. I taki kolor można sobie utrzymać. Kakaowiec bio rewelacyjnie działa na tłuszcz. Ma, sam kakaowiec ma 20% tłuszczu. Kozie masło, tak jak zaznaczyłem, ma 7,7,1 tłuszczu. Od 2 do 7, różnie jakie zależy, jakie koza co jadła i na jakim była pastwisku. No jeszcze tutaj wycieram. Także ciało jest zupełnie suche. Pokazuję te wyniki. I jeszcze raz zaznaczam, wyższość tego jest nad wszystkimi kremami, że taki kremik po prostu możemy sobie zjeść. W każdej chwili dziecku dać jako Nutellę. Możemy zrobić do mleczka łyżeczkę, uzupełni sobie wszystkie mleko, nie za gorące, by nie zabić żadnych witamin w tym. Rewelacyjnie, największa wartość, żaden olej, można stosować oleje, ludzie mówią, te wyciskane, również kapitalnie działam, ale odciskane oleje wymagają trochę pracy i nie żaden olej wyciskany, nie ma takiej wartości witaminy A, czy witaminy E, czy witaminy D3, również jest w kozim masie. Kozie masło tutaj, czuć go delikatnie, bo z samego koziego masła ma się taki zapach. Po prostu rano idziemy do pracy, możemy się wykąpać spokojnie i ten tłuszczyk zupełnie zostanie na skórę, on się wchłonie. Skóra jest cały czas delikatna, elastyczna, likwiduje zmarszczki. Także dam taki parę, kto by chciał na próbę. Napiszecie mi tam jakieś cenie dobre, bo samo masło kazie kosztuje, kilogram masła kosztuje ponad 30 zł. Czy krowie masło też takiej jakości, jak ja pokazałem tutaj. Krowa ponad wszelką wątpliwość. Pokażemy, jak taką krowa jest dojona, jak jest pasiona na łące. No, nigdy ta krowa nie miała żadnego GMO. Jest to nigdy nie sypana ziemia tutaj na tych terenach żadnymi glifosatami. Także taki zwracam uwagę. Takie masło można polecić, wchłonąć go przez kółę. Zaznaczam jeszcze raz, wielokrotnie ktoś, kto ma problemy z żołądkiem, z wchłanianiem, niedrożna elita, tak może wchłonąć. Dosłownie przez jeden tydzień można wchłonąć cały taki słoiczek takiej wysokiej wartości tłuszczu. Takiej wysokiej wartości witamin, minerał, nie będę tu poczytać, zobaczycie na internecie, jakie wartości minerał ma, jaki ma cynk, selen, żelazo, ktoś ma problemy z żelazem, wiele ludzi mówi, Grzegorz, co zrobić, żelazo mu się nie wchłania, również ma ogromne dawki żelaza, wchłania się to kapitalnie przez skórę, skóra potrafi to wchłonąć, jest to prawie 20% naszej powierzchni, jelito cienkie, ma akurat 6 metrów, jest to powierzchnia boiska, są te kostki, które się ruszają, czasami ludzie jedzą gluten, jedzą chleb, mają te kostki nieruchome i nie ma wchłaniania tego jelitowego. I po prostu nie możemy przyswoić, jemy największe, lepsze tłuszcze, jemy to bio, a nie ma tego wchłaniania odpowiedniego. Ludzie, którzy mają nadżerki, wiedzą o czym ja mówię, mają problemy właśnie z problemem lipidowym, mają problemy z trzustką, występuje biegunka. Przez skórę mamy odpowiednie wchłanianie tych tłuszczów i poprawia się zupełnie nastrój kapitalnie dzięki zastosowaniu właśnie antystresowego tej teobraminy, która jest właśnie w kakaowcu. Używana od wieków, już i Aztekowie, i Majowie to znali, stosowali. Również, tak jak polecałem, miód gryczany w tym zastosowany. Jest odpowiednia ilość, nie żeby to się kleiło. Ciało jest w postaci zupełnie suchej, ten miód się wchłania. Zaznaczam, że ma tą właśnie rutynę, kapitalnie prawie naczynki. Tutaj panie sobie wezmą na próbę, sprawdzą. Pękające naczynka, rewelacyjnie to działa. Także polecam u nas na wiosnę, ogród będziemy mieć otwarty. Oczywiście zdrowie bez leku będzie, mam nadzieję, zrobi jakieś ciekawe spotkanie. U nas w ogrodzie będą jakieś pokazy, będziemy robić właśnie warsztaty takie, jak zrobić taki krem. Pokażę taki krem na miejscu, jak się można wetrzeć. Tutaj zaimprowizowałem właśnie taką czarną mocno, żeby pokazać, że można opaleniznę poprawić. Zupełnie biały człowiek, więc to będzie to naturalne. Nie będzie plam na takich właśnie wątrobowych czy na skórze. Rewelacyjnie pokryje się, czy również kto ma wielactwo, kapitalnie pokryje taką skórę. Nie wytwarza mu się właśnie ta w skórze ten pigment po prostu, bo ma genetycznie zaszkodzone bielactwo, można pokryć całe ciało, wyrównać i również taki kakaowiec kapitalnie się wchłania do skóry. I po kilku zabiegach takich, po jednym razie to nie będzie, zrobicie 5 razy taki zabieg. Taki słuchajcie, jak zaznacza, musi się go zużyć w ciągu tygodnia, bo jest to świeże, w lodówce trzymane,
i w ciągu tygodnia, czy tam 10 dni, ono się nie popsuje, to masło, i możecie spokojnie smarować na ciało. Zaznaczam, najwyższej jakości tłuszcz, który natura spożywa. Nie jest to zwierzę żadne zabite, nie jest to smalec, który jest wytopiony, ktoś tam poleca smalec gęsi czy inny, również jest dobry. Również stosowałem borsuka na przy płucach, jak leżałem chory z zapaleniem płuc, ogromnej ilości wtarłem tego smalcu. Najpierw DMSO, potem smalec, takie ciekawostki, co przechodziłem. Jutro idę na badania, jutro kolejna tomografia komputerowa z kontrastem, także pokażę wyniki. Jutro będę wiedział wszystkie wyniki, jak wychodzi po jadzie skorpiona, który zastosowałem na Kubie przy zabiegach fizjoterapii, które prowadziła ze mną Ela. I oddychanie. Także jutro rano już jestem na tomografii kolejnej, także pokażę to wszystko, jak wyglądają moje płuca teraz i co się z tym dalej, jakie postępy są tego. Także dziękuję za uwagę, polecam. Kto zamówi tylko teraz, to zaznaczam przez 5 dni, bo jest to świeże masełko, tylko 5 dni. Podam pod spodem maila, bo po prostu to se trzymiecie w lodówce i smarujecie tak ciało. Czy kobiety smarują, czy starsze osoby nie mają już tego wydzielania na skórę tego tłuszczu. Skóry są suche, czy mają jakąś łuszczycę, czy mają jakieś złuszcza się na skórek. Kapitalnie obroni Wam to, jestem pewien tego. Rewelacyjnie to działa, no i nie może być bardziej naturalnego produktu. Smalec wiadomo, że musi być zabite zwierzę, wytopione, a więc te wszystkie metabolity śmierci przechodzą do tego tłuszczu. Tu jest to ze żywego zwierzęcia, jest to podojone, naturalne masło i to mnie przekonuje. Także zaznaczam, nie cierpi przez to ciele, zaznaczam, że cielątko pije 5 litrów, 6 litrów mleka i może się podzielić z człowiekiem i nie cierpi w żaden sposób ciele, jak się zabierze troszeczkę mleka od krowy dla potrzeb człowieka i tak głodnilą. A misze w Stanach Zjednoczonych również dają krowy, te krowy są zupełnie naturalne. Ciele, jeśli wypiłoby 10 litrów mleka, dostanie biegunki i zdechnie. Po prostu krowa ma system przysuszania, dlatego głową tak uderza cielątko i ona pobudza go do wydzielania krowy. I jak ciele wypije za dużo, krowa blokuje. Teraz te krowy po prostu są zabierane, im 40 litrów mleka, robią to automatyczne dojarki, prąd je kopie i to mleko się nie nadaje do spożycia. Kontrola cały czas jest, te ciała somatyczne przechodzą do mleka. To masło na pewno nie ma żadnych ciał somatycznych i ta krowa nie miała żadnego ponad wszelką wątpliwość antybiotyków. Na wiosnę pokażemy taką krówkę, będziemy jeść mieć u siebie. Teraz mieliśmy taką jerseykę, 7,2% tłuszczu. Także tak się to fajnie. Od 10 lat jeżdżę po krajach. W Wietnamie zasnąłem na słońcu, również miałem problemy, wziąłem je pogotowie, ale stosuję ten cały czas i w Kambodży, i w Wietnamie cały czas stosuję krem w postaci masła, ja go nie mam, żadnych środków nie kupuję syntetycznych. Także ciało tak kapitalnie wygląda i skóra. Polecam jeszcze raz wszystkim, wiele razy to powtarzam, żeby Panie tu zrozumiały powoli. Także dziękuję za uwagę, oglądajcie, takie ciekawostki robimy, można samemu zrobić, nic nie, nikogo na nic nie naciągam, jakąś tam będzie chciał ktoś, to sobie kupi takie masełko. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oglądajcie nasz kanał, będzie wiele ciekawostek, będą kwiaty. Wróciłem do zdrowia, jutro mam kolejne badania i doświadczam na własnym ciele i dzielę się z Wami informacjami. Dziękuję serdecznie, hej.